Dzień dobry. Jesteśmy po świętach, a przed Sylwestrem. Dzisiaj zajmiemy się ortografią słowa nowy rok i życzeniami noworocznymi, jak to poprawnie napisać. Pierwszą wersją to jest słowo das neue Jahr, pisane razem, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Słowo składa się z dwóch słów i dlatego mamy rodzajnik das. Co się dzieje, jeżeli będziemy chcieli słowo neu użyć jako przymiotnik? Czyli będzie zupełnie inaczej. Popatrzmy. Kiedy rozdzieliliśmy przymiotnik, to on wtedy musi się odmienić. Dostaje końcówkę e, bo tu mamy das neue, das neue. Obecnie są dozwolone dwa warianty. Das neue Jahr jako nowy rok. Tak jak u nas piszemy, szczęśliwego nowego roku. Napiszemy nowego z dużej litery i roku również z dużej litery. Bardzo dużo osób pisze to neue z małej litery, więc proszę się nie dziwić, to nie jest błąd, to jest również poprawna wersja. Winszować, czyli życzyć szczęścia i teraz z okazji nowego roku. Tak jak z okazji urodzin, zum Geburtstag, viel Glück, to tutaj mamy właśnie zum neuen Jahr albo to zum neuen Jahr. Różnica jest oczywiście w pisowni tego N. Może być tak albo tak. Kolejna wersja życzeń. Czy ktoś zauważył różnicę? Gdzie mamy zmianę? Mamy z tym E. Zum neuen Jahr. Możemy takie coś też gdzieś przeczytać albo napisać. Przypominam, to jest ta stara końcówka w datywie dla rodzajników der albo das. Tak samo jak się mówi na przykład zu Hause. Jest das Haus, ale zu Hause, ja? Albo nach Hause. Wszystkiego najlepszego na nowy rok, czyli dla nowego roku. Jaki drugi wariant ewentualnie tutaj może być? Zamiast tego małego n może być ewentualnie duże n, czyli alles Gute für das neue Jahr. Tutaj przypominam, że tutaj są końcówki takie, alles Gute. To jest tak jak das Gute, ponieważ all, wszystko, to jest tak samo jak der, die, das, ponieważ to jest właśnie wskazanie, że chodzi o wszystko. To jest to, co wiem, o czym mówię. Dlatego jest alles Gute, tak samo byłoby das Gute. Kolejne życzenia. Alles Gute für 2024, bez słowa Neujahr, czyli to dla tutaj jest. Zamiast tego für das neue Jahr możemy użyć przyimka zum. Alles Gute zum neuen Jahr. I znowu drugi wariant. To N mogłoby być też z dużej litery. I teraz popatrzmy. Bardzo często życzy się einen guten Rutsch ins Jahr 2024 albo einen guten Rutsch in das Jahr 2024. Rutschen to znaczy poślizgnąć się, tak gdzieś tak z takim impetem gdzieś wjechać, czyli żeby się dobrze rozpoczął, czyli żeby się darzyło. Gdzie tutaj są różnice? Tutaj mamy ins, wersję skróconą, widać, że to też jest krótsze to całe, prawda? A tutaj mamy in das. Kto nie wie, o co chodzi, to in das mogę sobie skrócić. Uwaga, tutaj będę skracać. O, tak mogę sobie skrócić i mam to ins. Przy das jest to możliwe, ins. Jeżeli byłoby in den, no to z tym nic nie zrobię. Albo in die też bym nie zrobiła z tym nic. A więc einen guten Rutsch, czyli żeby się darzyło od tego Rutsch. Czyli poślizgnięcie, wślizgnięcie się takie właśnie energiczne. Gdybyśmy chcieli to wślizgnięcie się, to energiczne, ze słowem nowy rok jako przymiotnik, to proszę, mamy einen guten Rutsch ins neue albo neue z dużej litery, tak? Te dwa warianty. Ja bym napisała z dużej, a co? I teraz mam takie pytanie gramatyczne. Osoba dostała takie życzenie. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht und wünsche dir ein glückliches und gesundes Jahr 2024. Tutaj oczywiście to N mogłoby być duże, ale już to zostawmy. Kiedy najwcześniej ta osoba mogła dostać te życzenia? Albo mogłaby dostać te życzenia? Data, konkretnie data. Czy mogła te życzenia dostać dzisiaj? Czyli w czwartek 28? Nie. Czy mogła dostać w piątek?
29? Nie. 30 grudnia? Nie. 31? Nie. Najwcześniej mogła dostać 1 stycznia 2024. Dlaczego? Bo tu jest czas przeszły, nie? Mam nadzieję, że dobrze wszedłeś czy weszłaś w ten nowy rok i życzę Ci szczęśliwego i zdrowego roku 2024. Z nowym rokiem jest zawsze związany Feuerwerk, czyli ognie sztuczne. Przypominam, że jest Das Feuerwerk. Wszystkie słowniki informują, że to pochodzi z tego czasu, tak? Czyli z takiego wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego, tak? Z takiego bardzo wczesnego wysoko-niemieckiego. I moje pytanie jest, skoro po angielsku jest tak, to co to znaczy? Skoro to pochodzi na pewno z języka germańskiego, to znaczy, że słowo firework w języku angielskim musi być germanizmem. I teraz informacja, pochodzi w języku angielskim z fire i work, jest ściśle powiązana z holenderskim, nie wiem jak to się czyta, i niemieckim Feuerwerk. I teraz w angielskim pojawiła się wtedy, a w języku tym takim właśnie Mittelhoch German, ja, czyli średnio wysoko niemieckim w XIV wieku była, czyli 1300 ileś, czyli to jest germanizm w języku angielskim. Życzę Wam einen guten Rutsch i widzimy się już po Sylwestrze za rok.